Cześć wszystkim! Z tej strony Jakub Martewicz, twórca komiksowy, autor m.in. takich komiksów jak Henryk Kajdan, Eurydyka czy Kocia Planeta. Witajcie na kanale Komiksowa Nawijka, na którym nawijamy zawzięcie o komiksowych zajawkach, przede wszystkim od strony komiksowego warsztatu, od strony kuchni komiksowej. Dzisiaj skomentujemy sobie Savage Dragon, This Savage World, tom Erika Larsena zbierający wydania kilka zeszytów Savage Dragon. I jeśli znacie Savage Dragona, to na pewno wiecie, o co chodzi. Jeśli nie, to koniecznie też zajrzyjcie na naszą jedną z poprzednich nawijek, gdzie robimy analizę tego świeżutkiego jeszcze ciągle tomu Savage Dragon Ultimate Collection by Erik Larsen. Miejmy nadzieję, że będzie kontynuacja. Ja dopiero go zaczynam gdzieś tam czytać tu i tam, ale wszystko naprawdę działa. Jak ja pamiętam te komiksy z lat wczesnego Image, także gwarantowany powrót do lat dzieciństwa i satysfakcja z czytania tego fajnego Oversized Edition. Dobra, to tyle. Natomiast co do samego dzisiaj przedmiotu, to słuchajcie, żeby w ogóle się dowiedzieć, jakie rumory tutaj wchodzą, bo to jest wydanie zbiorcze, taki trade paperback. W ogóle seria Savage Dragon dzisiaj sobie liczy już ponad 260 numerów. W solicytacji jest chyba w tej chwili 264, jeśli się nie mylę. A chyba się nie mylę, bo kupuję teraz te nowe Savage Dragony od kilku miesięcy. Nie wychodzi ich teraz za wiele, co prawda Larsen nie jest tutaj za bardzo regularny już. Szkoda. No ale miejmy nadzieję, że może się to niedługo jeszcze ciągle zmieni. No, ale seria jest oczywiście olbrzymia. Ponad 250 numerów, no to nie w kij dmuchał. Działo się tu wiele. Zmienili się w ogóle główni bohaterowie. Tego Savage Dragona oryginalnego już zresztą tam w tej chwili w serii nie ma. Nie będzie to chyba wielki spoiler, bo już tam od chyba, nie wiem, kilkudziesięciu przynajmniej numerów pałeczkę przejmuje jego syn, Malcolm Dragon. Także, no, Larsen obrał sobie za cel umieszczenie tej całej książki w takim real life, czyli w takim jakby też czasie rzeczywistym, więc real time, więc w takim czasie rzeczywistym, więc chodzi o to, że te postacie się starzeją razem jak książka jest publikowana. Nie ma tam miejsca dla takiego czegoś, że wiecie, Superman ma zawsze niecałe 30 lat, czy tam coś w tym stylu, tylko nie. Bohaterowie umierają, giną, pojawiają się ich dzieci, które bardzo szybko dorastają i tak dalej, i tak dalej. No okej, okay, dobra, no to ten tom jest dosyć stary i słuchajcie, zaczynam od niego, dlatego że od niego właśnie zacząłem swoje ostatnie zbieranie. To jest taki backtracking moich tomów z Savage Dragonem. Jest to w sumie 15 tom w serii, która potem nie miała już z tego co wiem kontynuacji. Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się tu mylę w szczegółach, ale chodzi o to, że to zbiera numery z tego co, słuchajcie, sprawdziłem przed programem, 76-81, bo tak, nie ma nigdzie napisane. Jakby ktoś wziął ten z półki, albo ja tu gdzieś ślepy jestem, ale no to nawet dla ślepych ludzi powinni robić, wiecie, dla takich trochę backwards jak ja, no powinno ktoś, they should put it on the box. Ktoś powinien napisać, jakie to są numery, nie? Ale nie ma. Nie ma, jest jakaś taka naklejka podejrzana tutaj, ale nie widzę, żeby było. Może tu coś zakrywa, no nie wiem, może, ale tu nie widać, co miałoby wchodzić w te numery, więc sprawdziłem na necie, to są, nawet nie ma tego o tutaj, na okładkach tych, na reprodukcjach oryginalnych okładek, więc nigdzie nie ma tego napisane i to jest skandal. To pamiętajcie zawsze, jak sami tworzycie komiksy, żeby po prostu zawsze po pierwsze dawać czytelne logo widoczne, a po drugie, żeby robić opisy, bo ludzie się nie domyślą nigdy, ja się teraz nie domyślę, nawet ja taki hardkorowy fanboy Savage Dragona, ja nie pamiętam, nie mam wszystkich numerów i nie pamiętam, jakie to były numery 76-81 i mam nadzieję, że cytuję dokładnie z pamięci. W każdym razie, to co chciałem powiedzieć to, że to jest tom 15, bo tam wcześniej te numery chyba do tego 70 czy 80 któregoś, one chyba były gdzieś tam zebrane w jakichś trade paperbackach i stąd ten 15 tom, ale uwaga, i tu nawet były jakieś luki, z tego co sobie możecie sprawdzić na Wikipedii, trochę tam przeleciałem ostatnio, to chyba tam nie było któryś dwóch czy trzech tomów też po drodze, tu i ówdzie Larsen coś tam eksperymentował, a potem zapauzował całą tą serię miękkich trade paperbacków. Tam od chyba 130 czy 140 któregoś, z tego co pamiętam, to dopiero te nowe paperbacki się pojawiają. Także jeśli ktoś chce mieć całość, to trzeba serię kompletować w zeszytach. Albo miejmy nadzieję w tym nowym hardcoverze, no to tylko też wieki potrwa, zanim on dojdzie do tego chociażby numeru 200. Więc no, dobre i to, ale mimo wszystko jedynym sposobem na zebranie już dzisiaj całej serii jest jednak grzebanie w zeszytach, co jest niemiłosiernie upierdliwe, bo ciężko to dostać. Tego nakłady powyżej numeru, powiedzmy tam 50, może powyżej numeru 100, wtedy kiedy były, wiecie,
wiecie, lata tam, już podchodziliśmy pod lata 2000 mniej więcej, no wtedy te nakłady Image bardzo drastycznie malały. Ciężko dzisiaj dostać te numery, nie ma problemu w ogóle z pierwszymi numerami, które znajdziecie w każdym koszu na śmieci, przy każdym sklepie komiksowym. Tego jest na pęczki, te pierwsze 20 Dragonów, no ale potem robi się coraz ciężej, bo te nakłady malały i trudno to w tej chwili dostać w przyzwoitej cenie, trzeba szukać zwłaszcza tych numerów gdzieś tam koło setki i tak dalej. Ciężko jest to dostępne ogólnie, więc ja mam jakieś tam parę, to co zebrałem, powiedzmy jakiś tam procent tego. Tu i ówdzie mam parę numerów z każdego okresu twórczości Larsena, no ale dopiero od niedawna zacząłem zbierać wszystko. Także muszę polegać na tych trade paperbackach i o ile nie ma z nimi problemu, jeśli chodzi o parę dziesiąt numerów tych najnowszych, o tyle jeśli chodzi o historyczne, archiwalne numery, no to nie wszystko jest tu pokryte. Okej, okay. I co w takim razie, czemu na ten numer sobie patrzymy? Patrzymy, bo jest cool! Nie trzeba specjalnego powodu, żeby patrzeć na fajne komiksy. Dana Wika ma na celu zachęcić Was do tego, żebyście sami może sięgnęli sobie po Savage Dragon, jeśli jeszcze nie robiliście tego. I od razu Wam powiem, Savage Dragon to nie jest komiks, jak nie znacie, bo jak znacie, to wiecie o czym mówię i tu Wam wiele nie wniosę, ale Savage Dragon to jest w ogóle komiks, który jest zajawkowy, który przede wszystkim jest takim trochę komiksem, ja bym powiedział takim listem miłosnym dla serii komiksowych. Erik Larsen to jest w ogóle wielki fan różnej maści amerykańskich komiksów, wychował się na tym, zjadł na tym zęby od małego, chciał rysować, robił wszystko, żeby tego osiągnąć i dopiął celu po znakomitej karierze w The Amazing Spider-Man, kiedy zastąpił Todda McFarlana, potem on go kilka razy też zastępował jeszcze w tym, przynajmniej raz w serii Spider-Man, tej Adjectiveless Spider-Man, no i potem ślady McFarlana poszedł razem z nim do Image, publikując tą właśnie serię The Savage Dragon. No i to jest taki list miłosny dla tych starych serii, słuchajcie, tu się nie dzieje specjalnie nic takiego, co by nam podnosiło włosy na głowie i tak dalej. Jest to po prostu zabawa konwencją, taki ciągle strumień takiego, żeby nie powiedzieć tak, dobra, nie powiem, ale taki strumień świadomości Larsena, trochę taki komiksowy, który jednak ma ręce i nogi, ma to gdzieś, działa jako takie wielkie uniwersum pełne potworów, wymyślonych bohaterów, których Larsen tutaj nam daje na pęczki. On ma bardzo w ogóle wielki dryg do wymyślania coraz to nowych postaci na każdej planszy. Czasami ci jego bohaterowie pojawiają się gdzieś na chwilę tylko po to, żeby zginąć albo w ogóle coś, żeby się z nimi dziwnego stało. Więc Larsen daje tu sobie upust swojej wyobraźni, to zresztą w tych najnowszych numerach Savage Dragon daje on upust naprawdę nie tylko wyobraźni, ale już rewirom przynajmniej podejrzanym, jeśli chodzi przynajmniej o tych chyba Bogu Ducha Winnych dotychczasowych czytelników Dragona, no powiedzmy do numeru 200. Więc tak to jest z tym Larsenem, że on się tam nie hamuje, no ale to co mamy w tym tomie, to jest takie, ja to sobie zacząłem czytać, to jest takie, tu jest jakiś taki milestone, bo Dragon gdzieś tam się odradza w jakimś takim świecie alternatywnym chyba, czy coś z tego co wykoncypowałem. Powiem Wam tak, nie za bardzo mnie to obchodzi, no bo w sumie who cares, co tam się dzieje, Larsen sobie tu po prostu wymyśla preteksty do opowiadania swoich niestworzonych historii, do kolejnych bijatyk, w których jest po prostu przedstawiania mistrzem, przedstawianiu których jest po prostu mistrzem. No i ten nawet wstęp trochę mnie znudził, tu Larsena, on tu wyjaśnia, jakie były jego tam jakieś, że coś tu się stało, coś tam jakiś świat równoległy, wzorowany na Jacku Kirby. No okej, okay, ale powiem Wam, że od razu jednym uchem mi to wlatuje, a drugim wylatuje, jak to czytam. Nie wciąga mnie to. To, co mnie natomiast wciąga, to jest to ta chucpa, z którą Larsen tutaj kontynuuje. No więc Dragon się w jakimś tam alternatywnym świecie tu rodzi znowu. Gdzieś tam wszyscy jego, gdzieś tam poszukuje swojej chyba żony, której nie może znaleźć. No i jest to pretekstem do jego jakichś tam przygód, bijatyk. O, jak tu widzicie, praktycznie nieskończonych w tym tomie. Ale to, co dlaczego warto patrzeć na Savage Dragony i dlaczego ja tak bardzo je lubię, mimo że tam mi życia od nowa nie ustawiają i tak specjalnie, fabularnie to też za wiele nie wnoszą, no to jest to czysty komiksowy fun. To jest po prostu czysta komiksowa zabawa, jeśli chcemy czegoś, co nas podniesie trochę tak na duchu, tak trochę, jeśli tęsknimy za tym starym humorem z zeszytówek, za taką czystą chucpą właśnie, która miała miejsce kiedyś, za czasów pięknej akcji Jacka Kirby'ego, ale też czy wcześniejszych, czy późniejszych komiksów, bo Larsen nie tylko do Kirby'ego tutaj sięga, no to wtedy to jest właśnie komiks dla nas. Ale w tym szczególnym tomie właśnie Larsen nawet kładzie szczególny nacisk na Kirby'ego, dlatego że nawet po panelach możecie to zobaczyć. Jak sobie sięgniecie, może sięgnijmy, jak już pokazywałem, to tylko na chwilę, do tych poprzednich wydań Savage Dragon. Otwórzmy randomowy jeden z pierwszych numerów. O, zobaczcie. Zobaczcie, jak tutaj, jaka tu jest wariacja, jaka to taka typowo imidżowa wariacja w panelach. Wszystko naraz się dzieje, typowy taki
image, wiecie, lata 90. i tak dalej, jazda bez trzymanki, splashe, borderless, jakieś strony, bordered, wszystko, co tylko sobie można wyobrazić, nie? Taka trochę, wiecie, co mu tam przyszło do głowy, co tam wtedy akurat było na stylu, no to tutaj przedstawia. Natomiast tutaj, właśnie w tych numerach, on tak trochę wraca do tradycji niby, bo zobaczcie sobie nawet na ten panel grid. To jest albo 6-panel grid, albo 4-panel grid tutaj stosowany, czyli taki 6-panelowy rozkład strony, albo 4-panelowy. On oczywiście będzie czasami, wiecie, 2 panele, albo jakiś tam o jeden tu podwójny na tym 6-panel grid, ale ciągle będzie to ten sam grid, nie? Ciągle będzie to ten sam kształt strony, z którym potem można jakoś tam trochę w limitowanych granicach, ale jednak lawirować, tak jak tutaj, więc... Zobaczcie, jak konserwatywnie się tu postawił. Potem tak, wrócił do word balloons, czyli do balonów ze słowami, do thought balloons, sorry, do balonów z myślami. To jest dzisiaj zabieg już praktycznie niestosowany, chociaż wielu do niego wraca. Ja też mam do niego słabość i ja też go stosuję. Uważam, że on jest niedoreklamowany, że dlaczego nie stosować go, nie bawić się tym dalej. Dzisiaj trochę takie, wiecie, ci sztywniacy z Marvela i DC, oni uważają, że to nie jest wystarczająco gloomy, że Batman nie powinien mieć thought balloon, bo Batman jest cool tylko wtedy, jak stoi na dachu i w myśleniu patrzy w dal, nie? No to jest takie myślenie trochę tych fanboyów wszystkich, ale my o nim zapomnijmy, tu chcemy na nawice się fajnie bawić, więc ja Wam rekomenduję, jeśli chcecie właśnie takiego powrotu współczesnego do tych thought balloons, to właśnie eksperymenty Larsena Wam umożliwią taką solidną dawkę tej zabawy. I ja to popieram, ja do tego oglądania zachęcam. Dalej, mamy taką narrację tego bezosobowego narratora. Tu akurat te nowe komiksy też na niej trochę czasami polegają i powiem Wam, że ci nowi sztywniacy z DC i Marvela, oni często są bardziej zabawni w tym swoim właśnie takim quasi pseudo mroku, niż by chcieli. I to też będzie po latach na pewno nie stawiane na lepszej półce niż jakiekolwiek inne okresy komiksowe na przestrzeni dziejów. Mówię Wam. Natomiast to, na co warto tutaj zwrócić uwagę, to to, że Larsen ma tu niesamowity dystans do siebie i do swojej twórczości. On tutaj naprawdę się tym bawi, widać w tym taki... To jest taki, wiecie co, to jest taki komiks trochę dla twórców komiksów. Nie, może dlatego też ten komiks dzisiaj trochę tam gdzieś... Ja myślę, że sprzedaż nie jest jakaś taka wybitna już dzisiaj tego Savage Dragona. Tam robi co może, ale mimo wszystko nadal świetnie się bawi. Widać, że eksperymentuje z formą. Do dzisiaj eksperymentuje z wielkością arkuszy, na jakich tworzy. To wszystko jest jeszcze tworzone tradycyjnie, z tego co wiem. No i też warto zwrócić uwagę na litery, które chyba są tutaj tworzone bezpośrednio na oryginałach. Z tego co mi wiadomo, to Larsen dopiero niedawno, chyba jakieś parę lat temu czy coś, zrezygnował z ręcznego liternictwa na swoich planszach. Na pewno w tym czasie jeszcze to było robione ręcznie i tutaj bardzo fajne literki. Chris Eliopoulos, długoletni zresztą współpracownik, z tego co pamiętam, Larsena, właśnie tu je nakłada i to też świetnie wygląda, świetnie się komponuje. Fajny kolor, fajnie to wydane, fajny papier kredowy. Zobaczcie, jak to właśnie taki ukłon. Te pierwsze dragony nie były tak rozlatane jak to. Takie potwory nie pojawiały się tam często. To było bardziej w tych pierwszych, powiedzmy, 50 odcinkach, to było takie bardziej imageowe, bardziej starało się być mroczne. Natomiast tutaj widać, że Larsen potrzebował pewnego odświeżenia. Może też dlatego to jest chyba tak parę numerów przepuścił, a potem zaczął od tego paperbacka chyba, żeby to bardziej mu zależało, żeby wypuścić coś, co da czytelnikowi też nowy start. Myślę, że tak to jest trochę pomyślane. No, także o, zobaczcie, tu jest czysta zabawa konwencją, tu naprawdę no, myślenia nie ma za wiele, ale who cares, kto go potrzebuje, myśleć to sobie możemy sami. O, i tu ten Wildstar, czyli bohater, którego stworzył, z tego co pamiętam, możecie mnie poprawić, ale mówię z czystej pamięci, Jerry Ordway i Al Gordon. Ta była taka miniseria, wydaje mi się, że 4-częściowa i ja mam tę miniserię i na nią sobie też zwrócimy uwagę, ponieważ Wildstar i tamten Jerry Ordway na spółkę z Inkerem Alem Gordonem, który chyba też tworzyli razem scenariusz, chyba, to jest też fajna rzecz, przynajmniej od strony graficznej, którą musimy sobie pokazać. Zresztą w ogóle Ordwaya uwielbiam. Pokażemy sobie też jego, na przykład chociażby komiks The Messenger, który robił na mnie niesamowite wrażenie. Taki albumik mało znany, a jednak godny rekomendowania od strony graficznej na pewno. Bo Ordway to jest jeden z najbardziej niedocenionych dzisiejszych rysowników. Okej, okay, zobaczcie jaki świetny splash, zobaczcie jak fajnie działa. W ogóle działa ta tutaj...
kontrast na tej stronie, w czym Larsen nie jest może taki wybitny, bo jak ja czytałem ostatnio jego, już to chyba wspominałem wiele razy, ale czytałem ostatnio jego właśnie Savage Dragon Archives parę miesięcy temu, gdzieś tam sobie przypominałem, mam to w całości. To jest takie wydanie w czerni i bieli tego Savage Dragona i to nie robiło na mnie już takiego piorującego wrażenia, właśnie z tego względu, że czasami tu i ówdzie były gdzieś tam takie problemy z kontrastem, gdzie trudno było powiedzieć, co się do licha na stronie dzieje. I to nie jest dobre. Larsen akurat tutaj gdzieś tam polegał bardzo na kolorystach. Myślę, że to akurat te numery, które gdzieś tam może mam, o których nie myślałem mówiąc o tym, byłyby tu chyba lepsze, bo widzę, że było gdzieś tutaj więcej tej czerni na stronach. Bardziej to wszystko działa pod względem kompozycji przestrzeni. Też kolory bardzo ładnie podkreślają trójwymiarowość tej planszy, więc Larsen to jest też niewątpliwie rysownik, który wie co robi, bardzo kompetentny, bardzo eksperymentujący też. Będą tam numery zupełnie z czapy kiedyś z Dragonem, niektóre w sensie, że już były, no ale będą, mówię, dalej po tych tomach gdzieś tam w okolicach numerów 100-150, no tam zobaczymy naprawdę różne cuda wianki, różne eksperymenty formalne i z treścią tak samo, więc tyle. No i narzędzia tutaj użyte, o zobaczcie, czysty Kirby, to w ogóle ta kula to jest czysty Kirby, tu widać, że się bardzo, bardzo wzorował na Kirby, gdzieś tam mu to w głowie siedzi, te całe Fantastic Four Jacka Kirby'ego i inne te wielkie komiksy. No ale to, co chciałem powiedzieć, to to, że te narzędzia, których on tu używa, nie są takie, widzę, za bardzo wyrafinowane, to jest raczej jakiś mazak, może pędzel, ja bym raczej obstawiał jakiś mazak i trochę może jakiś tam cienkopisów, albo stalówki, ale wygląda mi to taki grubszy mazak. Te tutaj są robione takim jakimś takim brush penem albo jakimś takim penem kreślarskim. Raczej widzę tu mało pędzla. Mogę się mylić, ale ja bym obstawiał raczej na cienkopisy i mazaki. W tym okresie jego twórczości, bo on też się zmieniał jak w kalejdoskopie i stosował bardzo różne narzędzia w zależności od okresu twórczości. No, także zobaczcie, jaki ten grid się powtarza. Ja nie będę może całego, trochę sobie ominiemy, żeby też nie robić wam nie odkrywać wam całości. No, ale też pojawiają się takie sceny, które są charakterystyczne dla Dragona. No, mamy tu dużo takiej komiksowej, że tak powiem, rozpusty też często. Jak ktoś lubi taką zabawę konwencją, to jak najbardziej jest to dla was. Fajnie to wygląda, mnie to kręci, bo tu widać, wiecie co, to widać fan tworzenia tych komiksów. Ja jako sam twórca świetnie się bawię, obserwując to, jak bardzo ten twórca musiał się bawić samemu to tworząc, jaki to musiało mu sprawiać fan. I to jest, słuchajcie, taki trochę problem w komiksie, że w ogóle w twórczości, słuchajcie, to, że my mamy fan, że coś robimy, to Holender nie ma żadnego związku z tym, czy czytelnik to potem polubi, czy nie, nie? Czasami nawet to przeszkadza, czasami nawet komiksy tworzone tak dla fanów wypadają gorzej niż te tworzone przez chłodnych, zimnych profesjonalistów. Wiecie dlaczego? Dlatego, że zimny profesjonalista się dwa razy zastanowi, zanim coś zrobi, a taki właśnie fanatyk to idzie z czapy i często właśnie ryzykuje tym, że gdzieś tam się zapędzi i zrobi coś bardziej pod siebie niż pod czytelnika. Wyszło to głupio, ale no to co miałem na myśli, to chyba wiecie. Więc to tak jest, że te komiksy są takie trochę może dla bardziej, trochę takie też, jak to powiedzieć, takie dla własnej gratyfikacji robione. To trochę jest problem z tymi twórcami. Ja myślę, że tak szczerze to ja bym też się czasami do nich zaliczył, że z nami, z twórcami, którzy my kochamy to medium tak bardzo, że czasami wbrew lepszej sprawie kontynuujemy z naszą komiksową robotą, to my czasami się zapędzamy we własny fan i trochę tracimy z oczu tego czytelnika na samym końcu, żeby jemu sprawić jakiś fan. I ja myślę, że to jest lekcja, którą ja też mogę wyjąć z tego Dragona. Wiecie, że tu jest dużo takiego self-gratification, takiego fanu dla fanu, natomiast może co gdzieś takiego przeciętnego czytelnika z ulicy gdzieś nie porywa, to jest to, że ta historia nie jest, nic głębszego nam nie mówi. I powiem wam, że jestem ostatni w kolejce, który wytykałby takie historie palcami. Ja nie potrzebuję, żeby historia coś mi tam mówiła. Ale z drugiej strony wyobrażam sobie, że przeciętny Joe Doe, który sięgnie po ten komik gdzieś tam na półce w Barnes & Noble, czy gdziekolwiek oni tam biorą te swoje dragony do ręki, to no, on go odłoży prawdopodobnie, o ile nie będzie to fanboy, którego gdzieś tam wyjątkowo kupią rysunki, albo cała ta chucpa Larsena. To jest komiks robiony przez fanboya dla fanboyów. Tak mi się on w tej chwili tutaj jawi, jak go przeglądam. Nie? Nie jest to coś, co by gdzieś tam brało mnie dogłębnie. I tak jak mówię, ja wcale od komiksu nie wymagam dużo, ale naprawdę widzę, że tu jest to jest rzecz od miłośnika komiksów dla naprawdę już głębokich miłośników komiksów. To nie jest pewnie rzecz, po którą przeciętny przechodzień by sięgnął. No ale zobaczcie, jak niesamowity splash page, też bardzo fajne, godne uwagi są te wyrazy dźwiękonaśladowcze, powiedzmy, jakieś te wyrażenia, które on tu wstawia, w każdym razie te sound effects, czy jakkolwiek tam zwał. Bardzo takie specyficzne. Ciekawe, kto to robił. Czy to Sam Larsen nanosił na oryginały? Pewnie tak. Czy to może ten Chris właśnie, który nakłada literki. Czasami liternik zajmuje się tymi wyrazami, wiecie?
to nie zawsze robili rysownik, dlatego one są takie charakterystyczne dla danego liternika czasami. No, innym artystą, który miał bardzo charakterystyczne takie wyrazy dźwiękonaśladowcze na planszach, był Kelly Jones w jego serii o Batmanie, gdzie z tego co pamiętam nawet Doug Mensch dostarczał mu tych dziwnych wyrażeń typu klaktz albo coś takiego. Nie były to takie tylko boom, doom, wiecie, tylko naprawdę, jak sobie zajrzycie w te numery rysowane przez Kelly'ego Jonesa, Batman 520 tam chyba i wzwyż, mniej Pira ze drzwi, możecie sobie sprawdzić, to tam też odkryjecie mnóstwo dziwnych, nieistniejących nigdzie indziej wyrazów dźwiękonaśladowczych. I tą bardzo przydatną wiedzą chyba sobie zakończymy tę dzisiejszą nawijkę, która ma być trochę lżejsza w duchu nawet od tych naszych innych, ale powiem wam, że tym się będziemy też od czasu do czasu dzielić i tak jak ja będę to czytał sobie, czy przeglądał dla fanów, tak będziemy po to sięgać, bo to jest naprawdę coś, co może was zainspirować, zwłaszcza jeżeli tworzycie własne komiksy. A jeżeli macie ochotę przeczytać coś bardzo lekkiego i superbohaterskiego i też takiego w starym stylu, ale i z pewnej dzisiejszej czapy, coś, co do dzisiaj wychodzi w zeszytach, coś, na co warto patrzeć, to ja myślę, że Savage Dragon jest jak najbardziej godny polecenia. Także This Savage World, na końcu jeszcze tylko sobie rzućmy okiem na te fajne okładki, bo one są naprawdę zawsze u Larsena też bardzo przyjemne. O, tutaj jakieś cover gallery. No tak jak mówię, nie jest napisane z jakiego to numeru jest cover, szkoda. Niewiele to pewnie nie kosztowało Larsena, żeby gdzieś tam to umieścić, ale jak widać chyba myślał, że może to załatwi sprawę, że to będzie po prostu cały tom i tyle. I nikt się nie przyczepi. Nie wiem, o tutaj jakiś inny. Tak, to jest Jerry Ordway i Al Gordon, słuchajcie. To jest jakieś, tak jak mówiłem, o, niespodzianka, bo nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, a to jest Jerry Ordway i Al Gordon, twórcy One Stara, więc zobaczcie, jak fajnie miodnie to wygląda. Oczywiście jest to nieco bardziej klasyczne podejście. Nie jest to tak imadżowskie jak ten Larsen, ale naprawdę u Jerry'ego Ordwaya, słuchajcie, nie ma się naprawdę do czego przyczepić. Jest to artysta wybitny, genialny, jeden z moich ulubionych. Nie powiem, żebym nie patrzył na niego przez różowe okulary, bo patrzę, ale jednak no nie sposób odmówić mu całkowitej orientacji w tym, co robi. To jest jeden z komiksowych geniuszy i jego też tutaj musimy koniecznie wrzucić na nawijkę, bo warto, warto. O, tutaj fajne takie też. Szkoda, że nie ma. Ja bym wolał, żeby były logo na tym, żeby było, bo to też robiło swoją robotę. Larsen też fajnie to czasami nadawał temu tonu, tymi właśnie swoimi kolorkami, tymi różnymi napisami na okładkach. Wtedy już zaczynał z tym troszeczkę eksperymentować, więc to by też było fajne. No, ale tak to nigdy nie dowiemy się, gdyby nie wiki, albo gdyby nie jakieś strony ze sklepami komiksowymi, to nigdy nie dowiedziałbym się już, jakie numery tu mam, a jakich tu nie mam. Tak samo jak w tych wydaniach zbiorczych. Nigdy nie dowiemy się już, jakie numery nosi Baptism of Fire, albo A Force to be Reckoned with, albo Possessed. Musimy iść na Wikipedię i sprawdzić, bo tam tylko na szczęście jacyś jeszcze miłosierni Samarytanie zrobili to za nas i umieścili spis treści. Jeśli on jest tu gdzieś ukryty na stronie 57 w lewym górnym rogu, to przepraszam was, że o tym nie wiem, ale w każdym razie dla takiego zwykłego właśnie Joe Doe jak ja, ta informacja jest tutaj tajemnicą, więc sprawdzajcie sobie najlepiej w necie, jak tylko będziecie chcieli kupić jakieś wydania zbiorcze i wiedzcie, że tego opisu tu bezpośrednio albo nie ma, albo wyjątkowo trudno go znaleźć. Okej, i tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszą nawijkę. Słuchajcie, jeśli podobają wam się nasze filmiki, proszę dajcie suba, polubcie, skomentujcie, bo to zawsze coś daje, pomaga nam odnaleźć się w algorytmach YouTube i będzie motywowało nas do tworzenia kolejnych nawijek. Mają one w końcu tylko sens wtedy, jak wam się podobają, bo taki jest cel, czyż nie? Okej, dzięki wielkie, trzymajcie się i do następnej nawijki. Pa, pa.